Pierwszy vlog w tym roku, tak naprawdę. Ja się nie odzywam, chociaż miałam zamiar nagrywać. Nie wiem, czy brudna jestem. Jadłam przed chwilą pad thaja z wołowinką w aucie, no bo wiadomo. Niestety na wynos wszystko, że byłam taka głodna, że zjadłam. Więc pewnie tak, pewnie brudna byłam. No, miałam nagrywać już prędzej i się odezwać do Was, ale niestety miałam powikłanie troszeczkę z chorobą. I to wam bardziej opowiem w domu. Teraz idziemy na zakupy do Biedry. Byłam w Fepko też kupić parę rzeczy. Parę rzeczy. Coś tam kupiłam, ale ogólnie wypustoszałe było to Fepko. Teraz mam listę zakupów, idę zrobić na zakupy. Później wam zrobię haul, troszeczkę sobie pogadamy i myślę, że będzie jakiś pierwszy vlog w tym 2021 roku. Także do zobaczenia na później. My teraz jesteśmy na stacji, czekam na Kubę. I ruszamy. Przed sobą mam Biedronkę. Okej, ja już wróciłam do domu. Już jest sobie ciemno. A najpierw wam pokażę, tak jak obiecałam, haul z Biedronki. Zrobimy sobie haul z siaty. Pierwsza rzecz to jest ulubiony mój owoc w tym sezonie zimowym, czyli pomelo. Okulary sobie odłożę i lecimy dalej. Dawno nie jadłam tych chipsów, a kiedyś to były moje ulubione próbki w sumie, więc sobie je wzięłam. Później miałam ochotę na coś słodkiego, na pocieszenie, a to wam opowiem później. Tak jak mówiłam, wzięłam sobie z brownie ze słonym karmelem i orzeszkami. To ciasto jest pyszne. Z Biedry. Następnie taką surówkę smakołyk, żebyśmy mieli do obiadu. Mleko 1,5%. Tutaj są dwie śmietanki. Trzydziestki. Makaron. Jogurt naturalny. Mąka. Taką czekoladę wypaczałam na promocji. O, mleczną z nadzieniem mlecznym, ale coś. O. Śmietana 18. Tutaj wzięłam dwa pomidorki malinowe do kanapek. Kiełbaskę, taką jaką wzięłam, zwykłą kiełbasę, dlatego że będę robić fasolkę po brytońsku. Pomidory w puszce. Masło. O, dalej tutaj mamy jajeczka. Już nie mam gdzie odkładać. Jeszcze jest kolejne mleko. Oczywiście zupek, zapas musi być. Tutaj takie znalazłam rolatki de volaille z nadzieniem o smaku maślaną trzaskowym. Także jestem ich ciekawa. Jest ich 5 sztuk. Także myślę, że spoko. Tak, później tu jest olej. Tutaj mamy taką sałatkę warzywną. Zapas popcornu, bo mi się skończył. Sezamki dawno nie jadłam, a też czasami mam ochotę, także wzięłam sobie delmę do smarowania. Tutaj są jeszcze piwa, to nie będę ich wyciągać. Widelki. I teraz tak, tu są dwa ryże, dwa koncentraty pudliszki, jeszcze jedne pomidory w puszce i tortille. To jest zgrzewka wody, obowiązkowo. Tutaj są chleby, a też w sumie wzięliśmy dwa, dobra, to przełożę, tu wzięliśmy dwa do znajomych, także dwa dla nas, dwa dla nich. Zupki, też dawno jadłam tej ser w działach, więc wzięłam. I co tam jeszcze? Tak, waciki, ser Gouda. Tutaj mamy trzy paczki mielonego, gąbki na wymianę, brokuł i trzy pomarańcze. I tyle. No, także jest to taki haul. Ja teraz to pochowam. O, Kuba. Zapraszam. A to jeszcze nie wszystko. A no, Kuba jeszcze doniósł
chyba jeszcze do zakupy, także to jeszcze nie wszystko. Ale tam mamy papier, ziemniaki i ręczniczki papierowe, także nic takiego. A później Wam pokażę jeszcze te parę rzeczy z Pepco. Z Pepco szybki haul, to dokupiłam sobie dwa te kieliszki, dlatego że mam tylko dwa, chcę mieć cztery. Od razu Wam powiem cenę, 8 zł za dwa. Następnie dokupiłam sobie taką ładną kopertówkę, mi się spodobała, na złotym takim łańcuszku na lato czy do jakiejś sukienki, i wzięłam ją dlatego, bo kosztowała tylko na promocji 12,99 z 30, także się skusiłam. Kolejną rzecz to wzięłam sobie takie pudełeczko na biżuterię, welurowe, takie zamszowe, i ono kosztowało chyba 20 zł, tak. Później takie skarpetki, i one są fajne, bo to są takie niskie, że nie wystaje spoza buta, i one 5 zł. Taką maseczkę, bo teraz maseczek nigdy nie za wiele, i ona kosztowała też 5 zł. I ostatnią rzecz to są widelce plastikowe, które kosztowały 3 zł, i dlatego je wzięłam, bo właśnie tak jak Wam mówiłam wcześniej, byliśmy na tym jedzonku na wynos, nie wiedziałam, czy Wam dorzucą, też mogłam ja zapomnieć ich sobie wziąć, nie wiedziałam, czy będą. No i mówię, dobra, kupię, żeby się mieli czym zjeść, ale całe szczęście mieliśmy dorzucone. I to na tyle, taki szybki haul. Uwaga, ostatnie spojrzenie na taki klimacik, bo jutro już rozbieramy. Także już nie będzie ozdób. No. Piękne łóżko, ale tak jak mówiłam, tutaj, znaczy bym zostawiła ogólnie te lampeczki, ale że to są świąteczne, to je ściągnę. Ale ogólnie tutaj chcę dać jakieś cotton ballsy, żebyśmy też mieli taki fajny klimat. I myślę, że tak będzie. Ostatnie spojrzenie. Jutro się zabieramy za ściąganie ozdób. I tu jeszcze druga choineczka, ta większa. Więc też ostatnie spojrzenie na nią. I też będzie już rozebrane. Tutaj mam te kule do kąpieli, które miałam w kalendarzu od siostry. Wyciągam sobie jedną i idziemy robić kąpiel. Ktoś też się pytał, co ja robię, że mam taki ładny kolor włosów. No i po prostu chodzę do fryzjera i je schładzam. A tutaj z Balei polecam takie farbki. Nie się nakłada i to też fajnie tak odnawia kolor na taki siwy. Także polecam je. Przyszła mi w końcu paczka wyczekiwana z Sinseyem. Czekam na jeszcze jedną z H&M-u. Już otwieram. Ciekawe, czy mi się uda jedną ręką. Albo otworzę i zaraz wracam. Dobra, otwarłam i uwaga. I zamówiłam sobie taką ładną torebkę. Bo moja mi się urwała, zaraz Wam zresztą pokażę, na łańcuszku. Tym razem ze srebrnym. Zawsze sobie szukam ze złotym, a tym razem coś innego ze srebrnym. Już myślałam, że nie ma jednej rzeczy, a mianowicie bieliznę, ale widzę, że mi tutaj pakowali. I zamówiłam sobie takie ładne majtki. Może Wam w sumie pokażę, czemu nie. To jest edycja świąteczna i były na promocji, więc stwierdziłam, czemu nie. Rozmiar S, mam nadzieję, że będą dobre. Dobra, i tak na szybko są dwie pary takich majteczek. I torebka fajna. Mam nadzieję, że mi się portfel zmieści. Zaraz będzie test. W sumie są chyba takie same. Trochę szkoda. Myślałam, że będzie większa. Na stronie wygląda na większą. Ale okej. Okay. A tutaj mi się urwało wszystko. Nie z tej strony, tylko z tej mi się wyrywało ten pasek. I już nic się z tym nie dało zrobić. Portfel chyba wejdzie, a i tak sobie portfel zamówiłam nowy, taki trochę mniejszy, więc spoko. Dobra, no to na tyle.
nagrywam, już otwarłam z paczki, przyszła mi kolejna paczka z H&M, więc normalnie cały czas jakieś paczki przychodzą, ale są takie wyprzedaże, że nie mogę się powstrzymać. Zamówiłam sobie taki szary płaszcz, za chwilkę go przymierzę i Wam się pokażę. Hejka, odzywam się do Was tak naprawdę kolejnego dnia. Wczoraj jak wróciłam, to no po prostu zanim to wszystko rozpakowaliśmy, najedliśmy się i tak dalej, to po prostu już nie chciało mi się nagrywać. Teraz się ogarnęłam, za chwilkę Wam pokażę tą paczkę, ten płaszcz, bo w sumie to nagrywałam z rana, później jeszcze poszłam poćwiczyć i teraz się ogarnęłam. Wam pokażę ten płaszcz, ja jestem z niego zadowolona, to jest rozmiar S. A jest tak taki oversize, ale stwierdziłam, że XS-ka też by była za bardzo opięta, a to sobie schudnę, a to sobie przytyję, także ten może być jak najbardziej. I tak, ogólnie miałam nagrywać już o wiele wcześniej, zacząć ten rok, żeby więcej nagrywać, takie moje postanowienie, ale niestety miałam problem, zaczęły mi boleć strasznie oczy, i głowa już dosyć długo, na początku parę pierwszych dni, to mówię ok. Norma, czasami boli głowa, oczy mnie też bolą ze względu na wadę. Ja tą wadę mam minimalną, może nie minimalną, ale małą. Także też czasami jak już za długo nie noszę okularów, to oczy po prostu mnie bolały. Ale tak już był tydzień, mnie już bolały. No i stwierdziłam, że coś jest nie tak i zapisałam się do okulisty. I przez to miałam po prostu ten czas wyjęty z głowy, bo nic nie robiłam, tylko siedziałam, czekałam, brałam jakieś tabletki, czekam aż ta głowa mnie przestanie boleć. No i pojechałam do okulisty i okazało się, że z oczami mam wszystko ok, więc dalej problem tkwił. No ale też to było takie prawdopodobieństwo, że to są zatoki. Ja nigdy nie mam problemu ani z zatokami, ani z migreną, ale okazało się właśnie, że to są zatoki. Dostałam tabletki też, no i co prawda zażyłam dopiero wczoraj i dzisiaj, ale czuję już różnicę, więc to były zatoki. Mam nadzieję, że już teraz będzie tylko lepiej i mi to już całkiem zaniknie i po prostu nigdy takiego bólu nie doświadczyłam. Bolało, nic nie byłam w stanie zrobić. Dzisiaj właśnie powróciłam już do ćwiczeń, także okej. No i na dzisiaj jest taki plan, że będziemy sobie ściągać ozdoby świąteczne i mam wrażenie, że dopiero co nagrywałam vlogmasa, jak dekorowałam mieszkanie, a teraz niestety już przed czas, żeby to wszystko pościągać, także zabieram Was ze sobą, zapraszam Was do oglądania i zostawcie subskrypcję, jak nie subskrybujecie, nigdy o to nie proszę, ale właśnie w tym roku bym chciała więcej nagrywać i bym chciała, żeby Was też było coraz więcej, także jak możecie, zostawcie mi subskrypcję, bo zauważyłam też, że dużo osób ogląda mnie, a nie subskrybuje, także zachęcam, będzie mi bardzo miło. Też jak zostawicie łapeczkę w górę, też się będę cieszyć, lubię jak do mnie piszecie komentarze, na wszystko zazwyczaj odpisuję, także będzie mi naprawdę miło, a ja Was już zapraszam do oglądania. Idziemy żyć wspólnie płaszcz. Okej, więc najpierw Wam go pokażę z bliska. Ma takie fajne, duże, cieplutkie kieszenie. Jest bardzo ciepły, gruby. To jak mówiłam, z H&M-u, rozmiar S. O, proszę bardzo. Wygląda on tak tutaj na rękawkach. Już go Wam mierzę. O, wygląda płaszczyk tak, troszeczkę jest ciemno, ja i moje świąteczne skarpetki, ja jestem bardzo zadowolona, mi się podoba, jest taki duży, można nim tak się fajnie owinąć, to ma taki kołnierzyk, troszeczkę tu jest ciemno, ale no, prezentuje się tak. I teraz zabieram się za te wszystkie ozdoby. Przyniosłam tu sobie już wszystkie opakowania do bombek, także zaczynamy. I think that we dance.
Ale rozładowała mi się bateria, także sobie musiałam podładować wszystkie ozdoby świąteczne. Już praktycznie ściągłam, w ogóle wszędzie jeszcze za mną bałagan. I znowu będzie ten stan, kiedy brakuje mi ozdób, dekoracji ogólnie, bo jak mam świąteczne, to jest wszędzie pełno na każdym kroku. A jak ściągnę te świąteczne, to oczywiście jest pustki, mam pustki, więc potrzebuję po prostu ozdób jakiś do postawienia. No teraz sobie kupiłam tą szkatułkę na biżuterię, więc jedna rzecz doszła, ale teraz na parapecie ogólnie już jest tak puściutko, więc to jest ten czas, żeby jeszcze kupić jakieś dodatki pierdoły do poustawiania, żeby coś się działo, bo teraz mi jest tak dziwnie i na parapecie też został mi tylko kwiatek i takiego psa widziałam fajnego, srebrnego, taką skarbonkę w papko, tylko jak ja byłam, to nie było, może siostra mi kupi, muszę jeszcze jej się przypomnieć. Zrobiłam tak zasłonkę i tu mam tylko kwiatka, także o, tutaj mop, ale to nieważne i tak pusto mi na tym parapecie. Dobra, i na razie wygląda to tak, te podkładki jeszcze mi muszą opaść, ale ogólnie tak chcę je wymienić, bo mi się nie podobają okrągłe, bardziej wolę kwadratowe. I tu sobie ułożyłam tak na razie, te kwiatki powinny być na środku, ale nie chcę, bo jak tą świeczkę będę palić, żeby czasem mi się to nie podpaliło, bo to jest takie, no, żeby się mogło czasem podpalić. I ja działam dalej. Bułeczce ustawiłam sobie tak. No i mi jest tak ogólnie jakoś pusto tutaj. Czegoś tutaj brakuje. No zobaczymy, tu na pewno czegoś brakuje. Jak dojdą tu jakieś ładne kwiatuszki, to też będzie inaczej, bo na tej białej ścianie tak wszystko mi się zlewa. A tutaj dołożyłam sobie jeszcze ten lampionik i lepiej wygląda. Aż przyjdę się pożegnać do Was w tym vlogu, zostawcie łapkę w górę i do kolejnego. Pa!